Cześć wam, dzisiaj ja jest Wizu. Wizualnie witam was w grze, która nazywa się A Knight's Quest. W serii, która nazywa się Pierwsza Kawadnia, jest to seria, w której zawsze zajmuję się grami, które z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę, zainteresowały mnie i zafrapowały. Ten produkt nabyłem sobie drogą kupna w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Na epikowych wyprzedażach, o ile dobrze pamiętam, nie był on w promocji, ale miałem kupon do wykorzystania. I teraz podczas tych wiosennych wyprzedaży ta gra chyba jeszcze nie jest na promocji. Ale wydaje mi się, że to może być ciekawy produkt. Jeżeli będziecie zainteresowani, to link będzie na dole w przypiętym komentarzu. I oczywiście standardowo, jeżeli będziecie coś łapali z tych gierek, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic. Trwa przy okazji wiosenna wyprzedaż od 24 marca do 7 kwietnia. Cała masa gierek jest na promocji. Jak sprawdzałem ten produkt przed chwilą, to on nie był, co nie oznacza, że do końca wiosennych wyprzedaży nie będzie. Ta gierka jest dość ciekawa i nietypowa, bo jest to troszkę takie ugryzienie tematu wielu gier, które gdzieś się tam przewijały w ostatnim czasie, na przykład Zelda Breath of the Wild. Pomyślcie o tym, że jest to coś może od biedy a la Genshin, z tym, że całkowicie inne mechaniki niż Genshin ma. Jednym z najsłabszych elementów tej gry, jeżeli internety mnie nie okłamują, są walki. Jednym z najciekawszych jest konstrukcja świata, puzelki i cała masa rzeczy do roboty, semi-otwarty świat i bardzo dużo fabularnych motywów i zaczepów, które kryją w sobie postacie poboczne. Więc jeżeli jesteście fanami Zeldy bardziej niż Genshina, wydaje mi się, że mogliście znaleźć swój nowy dom, szczególnie, że ta gierka do zbyt drogich nie należy. Pozwolicie, że wskoczę słuchawki, jak to zrobić, żeby się nie pozaczepić kablami. Języka polskiego niestety nie ma, więc wymagany jest mniej lub bardziej angielski. I rozgrywkę powinniśmy zacząć w lochach. Lochów tutaj będzie więcej, aczkolwiek lochy to nie jest wszystko, co w tej grze nas czeka. Wręcz przeciwnie, jest bardzo, bardzo, bardzo... Wow! Pokazali nam najpierw wyjście, a teraz jak się do niego dostać. Mamy swojego ludka. Wygląda to zacnie. Broni żadnej nie widzę. Skakać pod A można. Czy są jakieś dodatkowe... I wejdź pod RB? Okej. Poza i Wejdem i skakaniem na razie nic nie mamy. Bardzo podoba mi się sterowanie. Nie wiem, dlaczego gierka stylistycznie kojarzy mi się z Portal Knights. Może jeżeli chodzi o model i animowanie postaci, bo powiedzmy sobie szczerze, Portal Knights bardzo mocno nawiązuje do Minecrafta. Było nie było. Przy czym jest dość daleki od Minecrafta, ludziom się wydaje, że to są podobne gry. Jest w tej grze sporo parkurów, jeżeli dobrze rozumiem. Ci z nas, którzy grali ostatnio w Darksidersów dwójkę, ręka do góry, tam są tego typu motywy i tu jest tego więcej i podobno są lepiej wykonane niż w Darksidersach dwójce. To może być jedna z tych produkcji. Jeżeli podobały wam się Darksidersy, to zapraszam tutaj. Z tym, że tak jak mówię, w Darksidersach walki są wykonane osom, a tutaj może już niekoniecznie. Skoro tu nie mogę wskoczyć, to zapewne muszę się dostać gdzieś jakoś inaczej. Wróćmy sobie tutaj, tak, i... Uda nam się doskoczyć? Udało nam się nawet doskoczyć. Spodziewałem się, że tu będziemy musieli wrócić w przyszłości, jak odblokujemy więcej zdolności. Mogą być metroidvaniowe elementy rozgrywki. Będziemy mieli nowe skille, nowe bronie, nowe możliwości, które pozwolą nam się dostawać do miejsc wcześniej dla nas niedostępnych. Co oznacza, że jeżeli... Myślałem, że to jakiś SMS czy coś. Wow, jesteśmy prawie w Walii. Tylko przed nami te jaskinie i ruiny. Jeżeli jesteście fanami Metroidvanii, to też bardzo możliwe, że znaleźliście coś tutaj dla siebie. Ale kolejny raz podkreślę, od ludzi, którzy mi tę gierkę polecili, momenty, kiedy będziemy mieli się sklepać z większą ilością mocnych przeciwników, to będzie takie ha, 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 ha. Dobra, dawaj ich. Skynine Games Presents. Poza tym polecili mi tą grę, więc nie to, że ją krytykuję. Stwierdzili, że jest przeczaderska, powinienem zagrać, powinienem ograć, powinienem zrobić serię, dlatego też złapałem sobie ją, jak była na jak były świąteczne wyprzedaże i miałem kupon do wykorzystania. Wydaje mi się, że ona kosztowała grosze, dlatego że kupon pokrył absolutną większość ceny. Mamy drewniany miecz i drewnianą tarczę. Nie wiem, dlaczego spodziewam się, że tu pułapka jakaś będzie. Teraz możesz atakować i się bronić. I warto, to znaczy fajnie by było, gdybyś od tego zaczął. Jesteśmy leworęczni, ciekawa sprawa. Jesteśmy leworęczni i mamy tarczę w prawej ręce. Co więcej, tu jest dość ciekawy system, jak się oznaczy przeciwnika. Będę musiał sprawdzić, jak się oznacza przeciwnika. Dajcie mi jakiegoś przeciwnika. Blokujemy automatycznie, nie mamy aktywnej tarczy. Co oznacza, że jak mamy odpalone nacelowanie na wroga, czyli lewy trigger. Nie, lewy shoulder button, to wtedy blokujemy plus minus tego kierunku, z którego nadchodzą w naszym kierunku ataki. Co oznacza, że nie jest to najlepszy wybór, bo jeżeli chcecie wykonać blok
konkretnie na coś, co was leci, to może nie załapać, może nie załapać. Mam wrażenie, że strasznie krytykuję na starcie ten produkt, tę grę, że cisnę po niej, co nie jest prawdą do końca, bo to jest produkt, na który jestem bardzo, bardzo, bardzo mocno nastawiony. Na razie jestem zachwycony. Wszystko tutaj, grafika, stylówka, ten kamienny lew. Lew Tołsto, nie, czekaj, nie. Uiii, zium. Tam się mamy dostać, kopią futro mam na twarzy i na nosie. Na razie z mojej strony jest takie, ta gra jest fajna, ta gra mi się podoba, ta gra podoba mi się bardzo. Wydaje mi się, że tu mogę wskoczyć, ale po co ryzykować? Nie, może być ciut za wysoko, chociaż kto ich tam wie, spróbujmy. Nope. Gdzie mnie cofnie, jak zginę? Myślałem, że może się złapie i podciągnie. Za dużo grania w Pottera, nie? Czyli najprawdopodobniej mam skoczyć tu i pójść w górę. I tu teraz będziemy mogli przeskoczyć i zrobić klasyczne ciąg za bajkę krąg. Ojej, jaka animacja, jaki czad! Wizu jest na tak, Wizu totalnie jest na tak. Zróbmy tu szybki obrót, zróbmy tu szybki skok. Powiem wam, że sterowanie jest dopieszczone, bardzo fajne. Przy okazji przetestujmy, czy jest falling damage. Odpowiedzmy na to pytanie. Falling damage przynajmniej nie z takiej wysokości, nie ma. Nie wiem co do topienia się tam. Skoczyliśmy przed chwilą i było... O, widzicie? Pomimo tego nacelowania i tak udało się mu mnie trafić. RB. Możemy rolować. Myślałem, że będziemy musieli przed czymś konkretnym rolować. O, bo my z tej strony jesteśmy. Podoba mi się konstrukcja mapy. Jest zamknięta, jest sensowna. Ma to ręce i nogi. O, troszkę do góry się wybiliśmy. Parkury są przednie. Gra jest na dzień dobry przekozacka i przezacna. Nastraszyli mnie tymi walkami, nastraszyli mnie bardzo. Wow! Co to za zło? Troszkę mi przypomina tego gościa z Power Rangersów, tego dobrego. Jak on się nazywał? Nie. Coś na Z? Na. Nie jest to mądry pomysł. Podoba mi się też humor w tej grze, jest bardzo prześmiewcza. Na dzień dobry, wiecie, powinieneś zebrać ze sobą broń, takie nabijanie się, że no Link, okej, odblokuj miecz. Masz uratować świat, zamiast ktoś ci tam pomóc, to musisz nazbierać odpowiednio dużo rupees! Kolejny patent, podobno ta gierka ciśnie po wszystkich z tego gatunku, czyli między innymi odruchowo idziecie rozwalać wszystko i podobno w tych beczkach i całej reszcie nic nie ma, chyba przez całą grę albo przez większość gry. Nic nie znajdziecie w tych garnkach do rozwalenia, co oznacza, że robicie to dlatego, że wryło wam się w mózg, że musicie tak jak ja przed chwilą. Dobra, widzę tam żarty, nie spoilujmy fabuły. I uwolnimy wielkie zło, czy coś w tym stylu? Ojeju! Troszkę mi się to skojarzyło z jedną ze scen z Mumii. Garnek! Piękne są te animacje. I teraz się tak! Kurde, mogłem wcześniej podejść i zobaczyć, co tam jest. Może był jakiś dialog albo coś. A nie, jest animacja. Myślałem, że ruszyłem gałkę i moja postać się ruszyła. Dobrze zsynchronizowane. Dobrze, że nie ma widoku z przodu. Jak wiecie, Potter czy inny Crash Bandit Code. Nowe przejścia nam się otworzyły. Sterowanie jest przecudne. Jest bardzo, bardzo precyzyjne, bardzo dobre. Nie ma nadsterowności, ale nie ma też takiego dziwnego bezwładu, który bardzo często w indyczkowych platformerach 3D się zdarza. Powiem wam, że ja jestem zachwycony
troszkę bardziej niż się spodziewałem po tym, jak mi znajomi zareklamowali ten produkt. To mi się skojarzyło z sekcją platformową w Two Moons, tak się nazywała ta gierka z, od Funcomu, dziejąca się w świecie Secret World'a. No dobra, do wody. Nie wiem, co się podziało i czemu elektro cokolwiek wokół mnie jest. I damy radę! Damy radę albo i nie! Prawie. I bohater... Uuu, szkielet. Tak, trzeba uciekać, trzeba wiać, a ja tu mam przeciwnika do klepania. No tak, walki faktycznie nie są bez sensu. Znaczy, walki faktycznie są troszkę bez sensu. Stoicie, maszujecie przycisk i co? I nic, i nic. Coś tu jest, ukrytego, jakiś sekret. Świat się wali, świat się wali. Świat się wali i pali, a Wizu szuka sekretów na samym początku. Idealne miejsce, żeby ukryć niepowtarzalny achievement do zdobycia. Tylko tu i tylko teraz. Zanim jaskinie zawalą się nam na łeb. Teraz mam troszkę vibe Skaja i latanie po tej wyspie, to znaczy tam, gdzie deszcz pada. W jednym z drzew jest ukryte właśnie takie przejście i były fajne rzeczy. Wow! Genialne! To z kolei Kung Fu Panda. Jeżeli oglądaliście Kung Fu Pandę, to wiecie ten moment, kiedy... Jak się nazywał ten tygrys? Nie Shah Rukh Khan. Mam nadzieję, że dostałem za nich expy. Podoba mi się główny bohater. Mógłby mieć troszkę bardziej workowate spodnie do tego. Te słuchawki na uszach. Zapadające się, latające wysepki. O! Tutaj. Ta sekwencja biegu skokowa jest cudna. Totalna płynność, 160 klatek, to znaczy tak dokładnie to 116 klatek, ale 60 łapie. Ej, jest pięknie. Prosta grafika, przyjemna, czytelna. Gdyby zrobili coś z systemem walk, bo my tak maszujemy bez sensu. Tak jakby nie przylepiamy się do przeciwnika, którego atakujemy. Trudno to opisać. Musielibyście sprawdzić sami. Jak Tom Holland w Uncharted, mam takie skojarzenie, że to powinien być inny bohater, ale dostaliśmy coś w stylu Toma Hollanda. A Knight's Quest... Jest na tak. Z Wiza strony jest bardzo na tak. Zdumiewająco bardzo pozytywnie nastawiony jestem do tego produktu. Nie chciałem z niego nagrywać ze względu na to, że on teraz nie jest w promocji, więc złapałem wczoraj i on must die, powinniście mieć. To była gierka, którą oryginalnie zainstalowałem, potem sprawdziłem, że na promocji nie jest, a potem się kapnąłem, że i tak muszę nagrywać, bo się nie wyrobię z Darksidersami i Potyrym najprawdopodobniej. A więc stwierdziłem, a why not? Będziecie przygotowani w razie czego. Czemu mamy takie sparkle, jak jesteśmy w wodzie? Mam wrażenie, że to są elektrosparkle. A, bo my mamy ten sprzęt, mechaniczną łapę. To o to chodzi, my mamy to metalowe z przodu, słuchawki na uszach i mechaniczne łapa. Dobziu, podobno w tym momencie zaczyna się relatywnie mniej lub bardziej otwarty świat i życie przygodysty. Mamy fabułę, mamy questy poboczne, ale możemy lecieć i kminić. I ja was z tym zostawię, bo jak zacznę grać dalej, to wsiąknę i zamiast nagrywać z kolejnej gierki, to wsiąknę w to, bo jest wkręcające, jest jeden z najprzyjemniejszych platformerków, jaki widziałem w ostatnich czasach, więc Wizu, z mojej strony zachwyt, ja wam życzę miłego dnia, dobrego jedzonka i fajnych gierek do ogrania, jeżeli będziecie mieli okazję, rzućcie okiem na Knight's Quest, chociażby na Epiku, link na dole w przypiętym komentarzu i pamiętajcie, że do 7 kwietnia trwa wiosenna wyprzedaż, miłego do następnego i hej!
Mam wrażenie, że jego włosy bardziej... Znaczy nie, okej. Okay. Jak było tak bliżej, to miałem wrażenie, że są mniej różowe, a bardziej jakieś takie intensywnie śliwkowe czy coś, ale jednak taki róż fajny. Spoko bohater. Coś jest w stylówce z tego Portal Knightsa tutaj.